A, miałem nagrać nalewanie, czy tam tankowanie paliwa po tym ostatnim kursie. Gdzieś moja lampka tu przekrzywiona jest. No i co, nie włączyłem nagrywania. Także pokażę wam finalnie, jak wyszło. 96,6 litra na przejechane 255 km, które przejechałem w 7 godzin. O, no, niecałe 8 w sumie, no. Prawie 8 godzin, no. No niecałe 8 godzin. Czyli powiedzmy pół baku na 8 godzin jazdy prawie. Czy to dużo, czy to mało? Nie wiem. W życiu tak w trasy nie jeździłem, więc ciężko mi powiedzieć. Z jednej strony wydaje się prawie 100 litrów na 200 tam 50 kilometrów. Nie mało. Z drugiej strony jakbyśmy to po powerbankowemu przeliczyli na spalanie na godzinę 100 litrów na 8 godzin, tu już zaokrąglujmy, tak, zaokrąglijmy, to jest ile? 12, 13 godzin, 13 litrów niecałe, 12 litrów na godzinę. I to praktycznie cały czas but do maks obrotów. Nie wiem, niech tam sobie każdy to oceni, jak uważa. Takie wyszło spalanie. A, no i tutaj browarek. Wieczór, piękna pogoda. Bezdeszczowa, przebrzydła, nieładna. A, no i majster już moją elewację, a czy nie elewację, styropian praktycznie położony na całą mojej chałupie. A już tam nie będę wam chodził, nagrywał, nie będę was zanudzał ciągle tym samym. Znaczy, no nie ciągle, ale no tam ostatnio pokazywałem elewację, czy tam społeczności, to teraz nie będę chodził, nagrywał. Jak skończę, to pokażę. No, także piwko z naszego lokalnego browaru. Akurat za diabła mi nie smakuje. Wziąłem sobie na próbę. Browar Gościszewo, a co tam zrobię im reklamę? Pils, nie wiem. Chciałem sobie wziąć na próbę, ale nie smakuje mi. Ja to jednak jestem taki chyba zwykły, prosty chłopak i wolę zwykłe takie piwo. Najzwyklejsze, najprostsze. Nawet nie wiem, jaki to jest rodzaj piwa. Tego zwykłego, nie wiem. Bo to jest jasne, pełne, a ja tam jakie ja lubię? Nie wiem, jakie ja lubię. No zwykłe takie tam, no. Zwykłe. Chyba w Gościszewie to się nazywa chyba rybak albo rycerz. Jakoś tak. A mówię, wezmę sobie na próbę. I se wziąłem. Przyjechał RSM. Nie wiadomo, czy to dobrze, czy źle. Diabli wiedzą. Ładuje się RSM. RSM siarkowy. Pierwsze z dwóch aut. Bo dwa auta zamówiłem. Nie wiem, sam powiem wam, co z tą ceną, czy będzie lepsze, czy nie. No na połowę areału chcę się zaopatrzyć, chociażby żeby było na pierwsze dawki. I najwyżej resztę będę domawiał. No później, po prostu później. Cena 1300, nie, 1140 netto. Przygotuję. No, przygotówce. Kurki już wypuszczamy. Chodzą sobie po wybiegu. Powiem wam, że jak wyjdzie takie tam 60 kur na raz, no to momentalnie tutaj się zrobiła pustynia. Ale jest taki pomysł, żeby później im zagrodzić większy areał, większy kawałek. Zobaczymy. Na razie zostawiamy to jak jest. No i w sumie co? I to tak to wygląda. Tam sobie schodzą, jak widzicie. Wychodzą sobie z chlewni. Chodzą, piją, lulki palą. Tak jak widzicie, większość kur jest na dworze. Tu jakieś ostatki są. Tu mam gniazda stare. No dla takiej ilości kur one się nie nadają, ale tutaj mam nowe takie. To z patentu kolegi Mateusza. No jeszcze na razie nie chce mi się nieść. Muszę, kurczę, łażą, kręcą się. Jakieś jajko.
takie sztuczne chyba zaczepić, żeby chciały wejść. Pomysł jest taki, że tam się kury niosą, a jajko sobie delikatnie zjeżdża o tutaj, a tutaj jak na razie syf, kiła i mogiła. Ale coś takiego mam. Dodatkowo kupiłem taki pojemnik na wodę. Jeden taki pojemnik starcza na 24 godziny. Teraz, jak są te upały, jak jest wcześniej widno, jak wstanę o 6, tam po 6 zaleję go, to do 6 następnego dnia jest woda. Jak z jakichś przyczyn przyjdę na przykład o 7, no to już o 7 jest pusto. Czyli tak na 24 godziny starcza. Paszę też robię taką gotową, znaczy robię gotową. Paszę robię, kupiłem premix, czy tam koncentrat dla kur, dla nioski z biofeedu. Też za jednym zamówieniem, jak biorę dla świn, to i biorę od razu dla kur. No i też tam na dworze wsypiemy im jakieś tam od czasu do czasu i zawsze coś tam się znajdzie, jakieś zmiotki zboża, rzepaku, tam trochę kukurydzy, grochu. No i tak to wygląda. Te się nie nadają gniazda, ponieważ, o, tak jak tu widać, dużo jajek jest zniszczonych, bardzo mocno słomy wyrzucają, można im tu codziennie przychodzić kilka razy dziennie, wrzucać słomę, one tą całą tą słomę, która jest tam wrzucona, potrafią wyrzucić, zresztą jak widać, głupiego robota, dlatego mam nadzieję, że zaczną się tu nieść, będzie dużo mniej zniszczonych jajek, dużo mniej strat, no i wygodniej. Jeszcze jest taki pomysł, żeby ułożyć to na palecie, żeby było wyżej, też żeby nie trzeba było się tak schylać. Tutaj są zawiasy i można było stąd wyciągać jajka, ale no jak na razie, jak widać, kury chodzą, załatwiają się, ale nic z tego więcej nie ma. Szybki rzut na groch. Pokazała się mszyca, tak jak ostatnio pokazywałem w ogródku. O! Patrzcie, ile tego skurczysyństwa siedzi. Pierwsza roślina. Zobaczcie. No nie może tak być. No kurde, nie dość, że jest sucho ten groch. Nie ma szału z nim. To jeszcze go będą jakieś robactwa wpierdzielać. Podoba mi się ten 6620. Ma to coś. Dobra. Wlewam sobie wodę do oprysku, ponieważ miałem małą taką, nie wiem jak to nazwać, awarię, nie awarię. Przede wszystkim zaciągnąłem samego dnia zbiornika. Wychodzi na to, że jakiś syf się załapał, rozbierałem filtry i tak dalej, ale dobra, to tam nie ma większego znaczenia. Oh, po co ma tak tam bulgotać? Druga rzecz to jest taka, że jaka? Że z tyłu rurka się odtegowała od tutaj. Wypadła z kruczca. Gdzie ona tam jest? O, chyba akurat tamta. A nie. O, tamta. No i nie chciał mi tu lecieć. Woda nie leciała. Kurczę, oprysk. I tu się nakombinowałem. No, okazało się, że tam wyskoczyło, bo był ostatnio przemek. Ponieważ gdzieś mi tam wężyk pękł od powietrza. Przy okazji mi kalibrował belkę, pracę czujników. I chodzi to tak, jak należy. No widzicie, groch kwitnie, szału nie ma, ale jeszcze jakiejś tam strasznej suszy w nim nie widać. Także nie ma jeszcze tragedii. Dopełniam sobie czystej wody, przepłuczę i jadę do domu. Ładnie zachodzi słońca. Jest pierwszy rzut warchlaczków od Wojtka. Dałem im paszy, jeszcze muszę im porządnie wygarnąć, bo tak z grubsza im wyrzuciłem. To jest kabaczki. Zobaczymy, czy da się sprzedać tak, jak Wojtek sprzedaje. Rozmawiałem tam już z osobami odpowiedzialnymi za tą dostawę w Polsusie, bo to w sumie z Polsusem trzeba umowę podpisać. No na razie dostałem informację, że no nie wiadomo, czy będzie takie zapotrzebowanie, czy sklepy będą miały takie zapotrzebowanie. Wiem, że Wojtek coś ostatnio wspominał, że też nie wszystkie jemu chyba ostatnio odebrali, więc no, z jednej strony fajnie, niby byłaby większa kasa, a z drugiej strony tak naprawdę nie wiadomo, czy ta kasa większa będzie. No ale dobra, najważniejsze, aby się dobrze uchowały. Jak się dobrze uchowają i ta cena nie spadnie, no to coś tam jeszcze na nich powinno zostać, nawet gdy się sprzedaje, powiedzmy, normalnie do no to jako
jako zwykłe, najzwyklejsze wieprze. To przy tych aktualnych cenach coś tam też powinno zostać. No ale jak widzicie, one jeszcze nie są za duże, więc jeszcze trochę czasu do sprzedaży musi minąć, a w tym czasie niestety wiele może się zmienić. No ale trzeba być dobrej myśli.